Hej, witam na kanale Doris Style, jestem Dorota, a w dzisiejszym odcinku moje stylizacje na Wasze okazje. Zapraszam. Słuchajcie, jakiś czas temu poprosiłam Was na YouTubie i na Instagramie o podanie mi jakichś przykładowych okazji. Mogą być oczywiście różne, ale prosiłam Was też o jakieś takie trudne, żeby to było dla mnie wyzwanie. I ja po prostu będę szukała na te okazje stylizacji z mojej szafy. Czyli zasady są takie, że nic nie dokupuję, nic nie pożyczam, nic nie kombinuję, tylko po prostu idę do mojej szafy i ubieram się, jakbym miała właśnie iść na właśnie taką okazję. Także było trochę tych propozycji. Niektóre były szalone, niektóre były troszeczkę bardziej spokojne. I chciałabym jak najwięcej zaadresować, dlatego podzieliłam sobie je na dwie takie grupy. I dzisiaj będą takie stylizacje na bardziej oficjalne może okazje, na takie, które się trzeba troszeczkę bardziej odpowiednio ubrać, a w następnym odcinku, może nie za tydzień, ale jakby w kolejnej części będzie już bardziej szalono, karnawałowo, no i po prostu są odjechane propozycje. Także tyle tytułem wstępu, zapraszam do pierwszej stylizacji. I pierwsza okazja jest to obrona pracy doktoranckiej na ASP. I powiem Wam, że jest to wyzwanie, ponieważ ja osobiście nie jestem artystką, ja jestem w ogóle po przeciwnej stronie, czyli jestem inżynierem, ale wydaje mi się, że nieważne, czy jest to osoba ścisła, czy bankowa, czy artysta, na takie okazje jak obrona pracy dyplomowej, fajnie ubrać się odpowiednio i też, żeby ten strój nie był zbyt krzykliwy, ponieważ to nie on ma grać pierwsze skrzypce, tylko ta praca, o której będziemy mówić. Także to jest jakby pierwsza taka myśl, która mi przyszła do głowy. Ale druga, żeby mimo wszystko to była nasza stylizacja, żeby to nie były czarne spodnie i biała koszula, bo jeżeli to nie jesteśmy my, to też nie będziemy się w tym czuli dobrze, nie będziemy w stanie swobodnie opowiadać o tym, co mamy ciekawego do powiedzenia. Także to będzie stylizacja formalna, ale z charakterem. I do tego, zobaczcie, wybrałam sobie na taką koszulę graficzną, w takie graficzne, w geometryczne wzory i różne kolory. I ona już jest, moim zdaniem oczywiście, ma taki artystyczny vibe. Ale jest to koszula nadal, więc jest to tak, wiecie, odpowiednio do tej okazji. I do tego zaszalałam i nie wzięłam żadnej spódnicy, ani długich spodni, tylko wzięłam moje shorty za kolano. I zanim powiecie, jak shorty na obronę pracy dyplomowej, w ogóle o co chodzi, to Wam zaraz powiem, że one mają taką długość, jakbym ubrała spódnicę. Także wydaje mi się, że jest to ok i jest to absolutnie poprawne ubrać tego typu shorty wiskozowe, takie luźne, które właściwie jak staniemy, wyglądają jak spódnice, ale są to shorty, czyli jest taki element trochę bardziej kreatywno-artystyczny, a jesteśmy cały czas ubrani adekwatnie do sytuacji. Do tego mocne buty na obcasie i taka torebka też pasująca i zwykłe złote koła. I mi się wydaje, że to jest super, super opcja. Ja bym się tak ubrała i tak jak mówię, to jest połączenie takiego odpowiedniego, wiecie, stroju, może nie galowego, ale takiego odpowiedniego, eleganckiego stroju z nutką szaleństwa artystycznego. Dajcie znać, co myślicie. Jeżeli ktoś jest artystą, to powiedzcie mi, czy się nie pomyliłam, bo może zupełnie jest to moje myślenie jest odjechane. A ja lecę do kolejnej stylówki, bo mamy ich w tym odcinku aż 5. I kolejna jest stylizacja do pracy. Do biura właściwie, do pracy biurowej. I takich stylizacji już na moim kanale czy na Instagramie jest mnóstwo. I tak naprawdę większość z tych rzeczy, które Wam pokazuję, ja spokojnie noszę do biura. Ale pomyślałam sobie, zrobię jeszcze jedno, ponieważ nigdy dość ubrania, jeżeli chodzimy 5 dni w tygodniu do biura, to w końcu nam się skończą opcje. I wybrałam, zobaczcie, czarny golf, czarne rajstopy, czarne bodki i czarny pasek. Także tutaj mamy takie, powiedzmy, czerń nam dominuje. Oczywiście pasek mógł mieć trochę inną klamrę, ale niestety mój taki zwykły czarny pasek się zepsuł, także miałam tylko taki. Ale wyobraźmy sobie, że to jest czarny pasek po prostu, ze złotą klamrą. No, ale jakby pierwsza skrzypce gra ta taka luźniutka spódnica midi w kolorze zgaszonej czerwieni. Bardzo mi się podoba to połączenie i właśnie taka czerń to jest taka baza, ale jest też taka mocna, akurat na taką porę roku jak jest teraz.
A spódnica dodaje nam lekkości, ale też nie jest taka kwiecista, także jeżeli mamy taki, wiecie, silny charakter, chcemy być w piórze, powiedzmy mocno się czuć, to właśnie jest taka super opcja. Dodałam jeszcze taką torebkę bardziej o kolorze kawy, żeby już tej czerni nie powielać. No i tak się coś prezentuje. Ja już raz tak byłam, tylko trochę miałam inne buty. Ja już raz tak byłam w biurze i czułam się super, także dlatego dzielę się z Wami tą moją propozycją. A sama przechodzę do trzeciej. Pozostajemy w tematyce biurowej, ale tym razem jest to prośba o taką okazję, jaką jest rozmowa o pracę, ale żeby nie było nudno ani babciowo. Taka była okazja. No i wydaje mi się, że to, co Wam pokażę, to również oczywiście nadaje się, żeby iść później do pracy w takim odficie. Ale ja Wam powiem, czym ja się kieruję, jeżeli chodzi o rozmowę o pracę. Przede wszystkim tym, żeby to było wygodne ubranie, żebyśmy się co chwilę nie poprawiały w koszuli, żeby nas nie cisnęło, jak siedzimy, żebyśmy się czuły swobodnie, ale nadal wyglądały schludnie, żebyśmy się dobrze czuły, żeby to były nasze kolory, żebyśmy nie przesadziły. Także swoboda, żeby ubranie nam pomogło, a nie przeszkadzało w tym, żeby tą pracę dostać. I takim najważniejszym dla mnie elementem, który dodaje mi też mocy, jest marynarka. Także wybrałam sobie moją marynarkę w pepitkę. Mam do tego beżowy golf pod spodem i oliwkowe, luźne spodnie, które mi się wydaje, że są dość eleganckie, jakby nadają się. Złoty łańcuch, żeby tutaj coś się działo i brązowe buty płaskie i brązowa koniakowa torba. Wybrałam płaskie buty, ale ze złotą klamrą, czyli one są dość eleganckie, ale pomyślałam sobie, że jakbym złożyła obcasy, wiecie, jak się jak na rozmowie o pracy się jest zdenerwowanym, nie wiem, można się trząść, może mogą te obcasy przeszkadzać, może będziemy na przykład musieć pojechać tam autobusem albo coś i po prostu będziemy chodzić krzywo, no to też może nam nie sprawiać komfortu. A takie właśnie mokasyny, ale z elementem eleganckim, czyli z tą złotą klamrą, będą wyglądały super i ja uwielbiam tą stylówkę i myślę, że jak będzie trochę cieplej, to ona będzie, pojedzie ze mną do biura. Na pewno, dajcie mi znać, co myślicie, a ja leczę do czwartej stylizacji. I tutaj jest okazja formalna, ale może troszeczkę mniej niż inne. Jest to wywiad na temat stylizacji. Także wywiad załóżmy w telewizji, nie wiem, w jakiejś śniadaniowej telewizji załóżmy. No i mi się wydaje, że tu można zaszaleć, totalnie odjechanie, ponieważ jest to o ubraniach, więc fajnie się ubrać w coś ciekawego. Ale równie dobrze poleciałabym mieć coś luźnego i takiego, w czym się czujemy swobodnie, że jak usiądziemy i ułożymy nogi sobie na przykład na bok, to żeby, no wiecie, nie przejmować się, że na przykład mamy za krótką spódnicę albo za dużo dekolt, albo może jak usiądziemy, to nam troszeczkę tutaj jakieś wałeczki wyjdą, no bo najczęściej na wywiadzie się siedzi. Także biorąc to pod uwagę, ubrałam właśnie tą sukienkę koszulową, którą uwielbiam, ona jest właśnie luźna, ale spiłam ją paskiem, żeby zrobić sobie talię. Dodałam też takiego samego koloru moją torebusię okrągłą i pomarańczowe szpile, bo czemu nie, bo gadamy w końcu o stylizacjach, prawda? Czerwone usta do tego, no i jest pięknie i słuchajcie, ja bym tak poszła, bo ta sukienka dodaje mi właśnie te kolory po prostu dodają mi takiej energii i wydaje mi się, że mogłabym właśnie w tym siedzieć. Tutaj byłoby mi luźno, prawda, nic by mi się nie odciskało, że żadne tam wałeczki, bułeczki by nie wychodziły, a wyglądałabym świetnie. Także mi się strasznie ta stylówka podoba, zresztą uwielbiam tą sukienkę. No i co? I tak bym się ubrała. Dajcie znać, czy Wy też byście ubrały coś takiego. A ja wracam już do ostatniej okazji na dzisiaj. I tutaj mamy, to też nie jest może formalna, ale z tych wszystkich stylizacji ona tutaj najbardziej pasowała, z tych co zostały. Jest to spotkanie fanów kryminałów w bibliotece. Wydaje mi się, że biblioteka to też jest takie miejsce, gdzie nie ubieramy się w jakieś szalone ciuchy. Chociaż może się mylę, nie wiem. Ale postanowiłam właśnie, że zrobię z tego coś formalnego. Załóżmy, że jest jakiś ten zlot. I troszeczkę spróbuję uchwycić klimat takich kryminałów. Nie wiem, czy mi się udało, dajcie mi znać. I ubrałam sobie czarną, oversize'ową koszulę mojego męża zresztą. Ale żeby nie było to ogromny wór,
zostawiłam sobie duży dekolt i podwinęłam oczywiście rękawy. Do tego wzięłam dżinsy, bo mi się wydaje, że już jakby jest koszula, więc mogą być dżinsy, nie ma problemu. Do tego ciężkie buty. I co jest dla mnie nowością i wydaje mi się, że no, może ja bym tego nie ubrała, ale wiecie, starałam się, żeby to miało być z mojej szafy, więc właściwie to nie jest moja czapka, tylko mojej córki. Ale chciałam założyć taką czapkę z daszkiem, taką troszeczkę listonoszkę i odrobinę oddać klimat takiego, no nie wiem, wiecie, Sherlocka. Także wiecie, proszę mi tu nie oceniać, bo moja głowa nie jest służona do czapek, ale mi się nawet nie jest tak najgorzej. I dlatego też dobrałam szarą torebkę, żeby pasowała do czapki. Wziąłam sobie tam dwie książki jako element tego, że idziemy do biblioteki i mamy kryminały. No i tak się całość prezentuje. Ogólnie wydaje mi się, że jakbym taka stylizacja w tej koszuli i w jeansach i w tych butach jest super ekstra bazowa. I możemy ją wystylizować ze szpilkami, z koprotówką i z jakimiś super kolczykami. Jesteśmy na jakieś winko ubrane. Możemy ubrać sneakersy, możemy ubrać plecak albo jakiś na przykład opaskę. Jesteśmy bardziej na sportowo. Możemy ubrać naprawdę różnego rodzaju dodatki na tej bazie i będzie wyglądało przepięknie. Także fajna baza. No i mi się wydaje, że spoko stylizacja jako zlot fanów kryminałów, jest czarna koszula i tak mi się to skojarzyło. No i to tyle. Mam nadzieję, że to nie trwa za długo ten odcinek, ale macie 5 okazji z mojej szafy. Wszystko było z mojej szafy, no dobra, czapka i koszula to nie były z mojej szafy, chociaż szafy są wspólne w domu, więc liczy się. I mi się wydaje, że podobałam, dajcie mi znać, co wy myślicie. Oczywiście to były troszeczkę łatwiejsze stylizacje. W następnym odcinku będą karnawałowe, szalone. Jeszcze do końca nie wiem, co wymyślę. No ale trzymajcie za mnie kciuki i dziękuję wam za oglądanie. Pa!